listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostały już opublikowane. Do 15 kwietnia rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane, muszą potwierdzić wolę zapisania dziecka do placówki wskazanej w wyniku elektronicznej rekrutacji. Podpisanie potwierdzenia odbywa się w wybranym przedszkolu lub szkole podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny. Niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce. Listy dzieci przyjętych zostaną opublikowane 19 kwietnia. Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie przeprowadzone w maju. 17 maja o godzinie 8 zostanie opublikowany w systemie rekrutacyjnym wykaz wolnych miejsc. Rejestracja kandydatów będzie się odbywała w dniach od 20 do 27 maja.